Szanowni Państwo, otwieram 4. nadzwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Uzdrowieckiego Muszyna. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. I na początku, zgodnie z obowiązującym prawem, uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad oraz klauzula informacyjna RODO są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, na początku miałbym taką prośbę o zmianę porządku obrad przez dodanie jednego punktu, a uczczenie minutą ciszy byłego, znaczy zmarłego prezydenta Gdańska, pana Pawła Abramowicza, z tego też tytułu, że według informacji przekazanych przez pana Gancarza, Gdańsk wspomógł nas w 2002 roku i myślę, że tą chwilę możemy panu prezydentowi poświęcić. Chciałbym przegłosować tą zmianę. Czy ktoś z Państwa, jest za taką zmianą w porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że ta zmiana została przyjęta jednogłośnie. W związku z tym, Szanowni Państwo, obecny porządek obrad jest następujący. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum oraz przyjęcie porządku obrad. Następnie uczczenie minutą ciszy pamięci prezydenta Adamowicza. I następny punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2019 rok oraz zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna na rok 2019 o numerze 325/2018 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z 28 grudnia 2018 roku. I ostatni punkt, zakończenie sesji. W związku z tym stwierdzam, że na sali znajduje się 15 radnych, czyli mamy kworum, co upoważnia nas do przeprowadzenia sesji. Porządek obrad przyjęliśmy, w związku z czym prosiłbym o powstanie i uczczenie minutą ciszy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, projekt zmiany uchwały budżetowej został zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu połączonych komisji, którą odbyliśmy chwilę wcześniej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii? Szanowni Państwo radni, po tej zmianie, którą dokonamy, budżet będzie wyglądał w sposób następujący. Dochody budżetu wyniosą 89 617 925 zł 34 grosze. Wydatki budżetu 101 829 034 zł 78 groszy. Deficyt budżetu 12 211 109 zł 44 grosze. Przychody budżetu 14 361 109 zł oraz 44 grosze i rozchody budżetu 2 150 000 zł. Szanowni Państwo radni, czy ktoś jeszcze chciałby jakieś uwagi zgłosić? Przystępujemy zatem do głosowania. Pan radny Tomasz Bober. Jestem za. Pan radny Ryszard Bołos. Jestem za. Pan radny Jakub Cieciura. Jestem za. Pan radny Lesław Dros. Jestem za. Pan radny Mariusz Jurczyński. Jestem za. Pan radny Bogdan Kałuziński. Jestem za. Pani radna Elżbieta Kałuzińska. Jestem za. Pan radny Jarosław Kępa. Jestem za. Pani radna Barbara Majerska. Jestem za. Jerzy Majka. Jestem za. Pan radny Ferdynand Matląg. Za. Pan radny Piotr Rutka. Jestem za. Pan radny Marcin Sekuła. Za. Pan radny Andrzej Słukowski. Za. Pan radny Andrzej Żrołka. Za. Szanowni Państwo radni, przyjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zakończamy tę sesję. Zamykam 4. nadzwyczajną sesję Rady Miasta Gminy Uzdrowieckiej Muszyna. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział. Zarówno tym Państwu, którzy byliście na sali, jak i tym Państwu, którzy oglądaliście nas przez muszyńską internetową telewizję Muszyna TV. Dziękuję bardzo uprzejmie.